przez 100 dni musiałem nauczyć się pływać, nauczyć się jeździć na rowerze, nigdy wcześniej nie jeździłem w SPD-kach oraz przygotować sobie bieganie na tak długi dystans. Wiązało się to ze zmianą diety, stylu życia, zmianą spania. Siemaneczko, proszę Państwa, zaczynamy niesamowity pamiętnik przygodowy z niesamowitego wyjazdu. Jedziemy, proszę Państwa, do Gdyni, z Krakowa do Gdyni na zawody Ironman. 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i 42, coś tam kilometra biegania. Pogoda nie rozpieszcza i najprawdopodobniej tak będzie też za 3 dni. Jest czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jest start. Wojci, mamy... Chcesz potrzymać? Jak lekki? Chcesz się pochwalić, że masz lekki rower? No tak. Kurwa, ile można czekać? Jazda, zawodnicy! Proszę Państwa, jest z nami Czarny. Czary, będziesz chciał się przedstawić? Jakąś genezę powiemy, czy nie? Po tym, jak Kuba przebiegł maraton, no to ja mu powiedziałem, że ja swój maraton dopiero zrobię na Ironmanie. Są mnie niedowiarki wśród moich znajomych, wśród... w rodzinie nawet. I nawet bookmacherzy, jak widziałem, to stawiają 1,40 na to, że nie zrobię, a 2,50 na to, że zrobię. To znaczy, policz mi to procentowo, jak obstawiają, że nie dam rady. I jest na przykład taki Czarny. Czarny trenował, ile trenowałeś? No, 3 miesiące. Rower dwa razy za mały, dwa rozmiary za mały był. Teraz udało się od wertykala, chłopaki nam pożyczyli w miarę dobry. Pianką pływałeś dwa razy, tak? Tak. Tak, dwa razy pływał z pianką. Mam za małe buty. Masz za małe buty. Musicie wiedzieć, że tutaj są czasy. Jeżeli nie zrobimy pływania w czasie 2.20, to nas ściągają z trasy. No i ogólnie sytuacja wychodzi tak, że Czarny, jak se pływał na basenie ostatnio, no to tak na styk był. Niech to będzie ciekawostka. Czy człowiek, który trenował 70 dni, nigdy nie przebiegł maratonu, ile przebiegłeś najwięcej przed startem tego? 18. Kilometrów? Tak. Ale nie, że dzisiaj, do dzisiaj przebiegłeś 18. A. Ale jak, zanim zacząłeś trenować, to ile przebiegłeś najwięcej? Kilometrów na raz? No nie wiem, z 5. No, także tak to wygląda, proszę Państwa. Czarny ważył 120 kg, był grubą Tutaj macie zdjęcia, jak wyglądał. Proszę Państwa, zobaczcie tego człowieka. Ale ja wtedy jestem największy potencjał pokazuje. No właśnie. Nie wiem. Zaczynamy ładowanie węglowodanami. Podczas wyścigu trzeba będzie wpierdzielać bardzo dużo węgli. Dlatego też już od dzisiaj po 700 gramów... Oj, czyli tam wiesz, jak się skrzynią biegów obsługuje? Jest coś takiego jak drugi, trzeci, czwarty. No dobrze. Ładujemy 700 gramów węgli dziennie. Z racji tego, że wysiłek ten jest całodniowy, jest on bardzo wycieńczający, musimy się dobrze przygotować do niego żywieniowo. Często stosuje się tak zwane ładowanie węglami, czyli już zwiększamy podaż węgli 3, 4, 5 dni przed zawodami. Na te ostatnie 3 dni staramy się naprawdę bardzo dużo ich dopychać. No i przygotowujemy się również tak, aby podczas wysiłku, aby podczas samego biegania już mieć jakieś tam nasze, można by było powiedzieć, strategie żywieniowe ogarnięte. Ja tutaj muszę podziękować firmie Olimp, która bardzo dobrze mnie wspierała w przygotowaniach, bardzo dużo korzystałem z żeli, z izotoników i tak naprawdę wydaje mi się, że jedzenie podczas całego wysiłku jest bardzo istotne. Bardzo dużo możemy nadrobić jedzeniem, braku umiejętności. Ty. Ironman w Gdyni, płyniemy w zatoce, nie? Jesteśmy gdzieś, nie wiem, znaczy, ale no tam jednak jest fala, też jest wiatr. Dostałem informację od mojego przyjaciela Bartka, pozdrawiamy, że może być sytuacja taka, że nie będzie pływania. Nie będzie pływania. Nie wiadomo. Na to liczymy. Nie liczymy na to, Czarny. Ty na to liczysz. Jeżeli takie coś będzie, to ja już sobie ogarniam teraz basen, że od razu zastanawiam się nad dwoma opcjami. Przed, tylko że przed to tak ciężko będzie wyliczyć, na ile, a jak nie, to basen po bieganiu. I tuż po bieganiu by się pobiegło na basen. Tak. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby zrobić całego Ironmana, no, a nie segmenta. Ciekawe, że tak samo będziemy mówili po basenu. Normalnie, ja 100%. Dla mnie to nie będzie kurwa żaden wyczyn. Chciał się pić, nie? Chcesz wodę? No. Trzymaj. No. O, to żywiec zdrój. Mega fajna woda. Polecam ją serdecznie, bardzo ją lubimy. Ogólnie mocny gaz jest lepszy, ale żywiec zdrój ten jest lepszy, bo nie gazuje nam się w brzuchu. Jeszcze mam tu drugą dla siebie.
Siema. Co to za rower? Kasówka. Na Ironmana jedziesz? Tak. O, my też. Dzięki. Wszystko? Wszystko. Dziękujemy bardzo. Węgle, ładowanie węglami, proszę zobaczyć. Należyte. Dobrze, proszę Państwa, dojechaliśmy już. 10 godzin chyba jechaliśmy. Czy nawet, no może mniej trochę, przesadziłem. Ale jechaliśmy, dojechaliśmy wypoczęci. Powiem Wam szczerze, pogoda nie jest taka ciepła. Jakby mam sobie pomyśleć, że trzeba jechać na rowerze. Teraz jeszcze leciutko pada, będzie padało. Dobrze, obchodzi nas. Nie przegrzejemy się dzięki temu. Ja w ogóle się cieszę i mam nadzieję, że będzie ulewa, żeby można było pokazać Bogom, że zasłużyłeś na śmierć. Zrobiliśmy już rowerek, odkładamy. Krótka zakładka. Przejechaliśmy się krajoznawczo. Już kilka dni przed startem nie robi się ciężkich treningów. Robimy tak zwane zrywy. To są półgodzinne jednostki treningowe, które podtrzymują naszą formę, aby była gotowa do zawodów, żebyśmy się nie rozleniwili, ale żebyśmy byli również silni. Tutaj jest ciemno, tutaj mamy naszą strefę zmian, zostawiamy nasze rowery. To było nasze ostatnie wejście na rower przed zawodami. Każdy z zawodników, którzy się stresują, mają takie coś, że wszędzie cię boli, wszystko cię boli. Jedziesz na rowerze, coś cię lekko zaczyna ciągnąć i myślisz, że wiesz. A co cię boli? No właśnie nie wiem, na przykład jadę i przez pierwsze 3 minuty mnie boli, wiesz, dwójka. Później coś mnie tak, wiesz, lekko kuje, nie? I to jest takie coś, że twój mózg ci po prostu, wiesz... Podaj się. No nie rób tego, zmęczysz się. Myślicie, że ja jestem kozakiem, bo tak mam nadzieję, że myślicie, że robię Ironmana, a twardy robi obok mnie Ironmana w klapkach, nagraj klapki. A co takie lepsze klapki? Modnie klapki. Tak, to jest dopiero człowiek. Iron Man za 2 dni. To nie wiem, czy podbieg, czy zrobiłem życie. Dobra, normalnie podbieg robię. Wybieramy się zobaczyć tutaj na Expo, odebrać nasze pakiety startowe, bo tak samo jak przed maratonem, tak tutaj przed triatlonem będziemy musieli odebrać nasz pakiet startowy, numerki, worki, do których będziemy dawali rzeczy i tak dalej. Przy okazji możemy kupić sobie jeszcze jakieś rzeczy, które nam brakuje. Pozdrawiam, wygra. Wygra na pewno. Wygram w pierdolę tych wszystkich rzeczy. Wszystko, nie? To tak, w pół. Tak, każdego oponenta. Kawał chłopa, Jest tylko 70.3, a my biegniemy pełny i nie chcę, żeby ktoś pomyślał, to tak będę biegł. Jak na metę będę wchodził, tak, o, jeszcze tak. Razy dwa sobie dopuszczę. No właśnie, tutaj x2. Nie, jak to jest słodziutki. Boba zbiegnąca Ironmana. Zostaliśmy tutaj bardzo dobrze obsłużeni, gotowi. Teraz jak już się nie uda dobiec, to już nie wiem, czyja to będzie wina. Nie wiem, na kogo to będzie można zwalać. Na pewno nie na mnie. Pewnie Wojciechu będzie wina, ale dobrze. Robię tak zwaną dyskwalifikację zawodników. Teraz wszyscy będą mieli grzybice i będzie ich spędziało jutro. Poczekaj. Mężczyzna. No. Tak? Nie wiadomo. Wiek? 26. Jeżeli chodzi o mięśnie, jest ekstra, ale jeżeli chodzi o tłuszcz, to masz za mało tłuszczu. O, takie to ja mogę robić sobie badania codziennie. Mimo tego, że przed zawodami było bardzo dużo stresu, czasami były napięte sytuacje, to jednak staraliśmy się, aby w naszej drużynie był fajny vibe i abyśmy się wszyscy dobrze bawili. Podeszli do nas widzowie i zapytali się nas, czy nie chcielibyśmy wziąć z nimi udziału w nocnym biegu na 5 km. My z Jackiem i z Czarnym, z racji tego, że startowaliśmy, powiedzieliśmy, że nie chcemy, bo po prostu nie zregenerujemy się, nie jest nam to potrzebne, nie chcemy się obciążać, ale wysłaliśmy Wojciego i Twardego, którzy zrobili sobie właśnie taki bieg. Powiedziałeś przed nagrywkami, że zaczniesz biegać, żeby lepiej się wczuć w vibe całej nagrywki. Ale to było przed maratonem. To przed maratonem w ogóle, nie? I od maratonu się zbierasz. A co to jest 5K, no? No właśnie, chodźcie. 5 kilometrów? Tak, stary. No chodźcie, stary, tylko klapki. Zajebiście. Siema, Kozonka. Dzięki. Leżę się, stary, w tym jeden zmotywowałeś do maratonu, też przebiegłem w kwietniu. Teraz, no, zrobiłem 1/4 Ironmana teraz tydzień temu. I robisz teraz? No nie robię, całości robię jutro sprint, to jest taki, a, ósem, tam... 1/8? Tak, 1/8. Okay, nie? Fajnie, a jedną drugą robię za miesiąc i... No nie wiem, nie, powodzenia ci życzę, bo mam nadzieję, że będzie całość pyknie jutro dobrze, nie? No też mam taką nadzieję. No. Dobrze, odbieramy teraz, proszę Państwa, nasze... chyba czepki. Dobra, świetnie, dziękuję bardzo. Jesteśmy, proszę Państwa, pod wertykalem. Tutaj nie wiem, czy wiecie, ale uratowaliście albo uratujecie mojemu koledze pupę dosłownie. W ogóle tak się składa, że teraz Czarny ma najlepszy rower z nas wszystkich. Też firma Vertical zrobiła mi szybką naukę zmieniania opon i dętek. Trudne.
czasochłonne. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyniosłem, ale miejmy nadzieję też, że nie będę musiał tego sprawdzać podczas tego rejsu. Zazwyczaj tą noc ostatnią traktujemy sobie jako noc straconą, dlatego warto się wyspać tą noc przedostatnią. A z racji tego, że jeszcze poprzedniej nocy czarny mi chrapał tak, że nie mogłem zasnąć i spałem praktycznie 4 godziny, postanowiłem, że pójdę spać z Peterkiem i biednego Wojciego wrzucimy do pokoju z czarnuszkiem. Jutro mamy Ironmana. Wczoraj był dzień expo, lightowy. Dzisiaj będzie bardzo dużo organizacji, przejdziemy przez to wszystko razem, a teraz idziemy, proszę Państwa, popływać. Pianki założone, testujemy wszystko, zobaczymy czucie wody, jak to wygląda. Tutaj Bałtyk, podtykamy ją. Poliżemy i co? Lecimy. Dzisiaj krótko, 15-20 minut pływanka, wychodzimy. Tak naprawdę ostatni trening przed D-Day. D-Day. W tym, we Włoszech było trochę cieplej, nie? Kiedy my poszliśmy sobie na trening pływania, widzieliśmy również zawodników, którzy przygotowywali się do 1/8. Fajnie, bo można było sobie zwizualizować start, jakby to wyglądało, oraz wyczuć wodę. Mianowicie woda słona, która jest w zatoce, nie jest tak samo słona jak w morzu, ale mimo wszystko jest bardziej słona niż powiedzmy na basenie. Dodatkowo pianka sprawiają, że jesteśmy bardziej wyporni, co zazwyczaj wiąże się z tym, że nam się łatwiej płynie. Proszę Państwa, idziemy dać rowery na serwis. Poziom stresu coraz wyższy. Shimano się nami zajmie, należycie. Nam tutaj rowerki dobnie elektryczne, silniczki, abyśmy na pewno dali radę. Witam, cześć, Radek Polka. Shimano Polska. Jego ekipę. Wie Pan, co jest problem? Nie ma lepszej rzeczy. Nigdy nie czyściłem tego roweru od 3 miesięcy, nie? I nie wiem, czy te... Ale to nie wiem, co... Zrobię, dotkną Wam się do łańcuchów, chłopaki. Wszystko super. Zrobimy wszystko. Dziękuję. Mamy tutaj jeszcze, o, 3 rowerki, 3 startujących, 3 gniewnych. Jakby się dało to tutaj właśnie zaopiekować, to było świetnie. Liczę na taką odpowiedź, że o kurde, ale ten rower był zawalony. Teraz jak ci to wyczyścimy, to będziesz miał dodatkowe 20 watów. To tak będzie, czy nie? No oczywiście, że tak. No i to jest to, nie? Co do bidonów, jak polecasz, żeby nie za dużo kofeiny, a co do kieszonek, i po prostu, żebyśmy mieli jakąś świadomość, co będziemy po drodze jeść. No ja to zacznijmy od tego, że tak jak na treningach, co stosowaliście, co braliście, ja Olim, jakie ilości te żele. Jedzenie jest kluczowe, musicie jeść. Jeżeli przestaniesz jeść albo przestaniesz, co gorsza, pić, to pojawiają się napisy końcowe. Poszliśmy na odprawę przed startem, gdzie zostały przedstawiony cały regulamin. Trener zawsze poleca piwko, prawda? Za każdym razem, stary. Za każdym razem, na regenerację. Na spanie przed startem, tak, przed startem, po starcie. Kuba zaniósł swój rowerek już przygotowany na jutrzejszy start. Mamy już nasze bagi przygotowane. Bagi też mam close, bo jestem kurwa w chuj cool. Ale potrzebujemy teraz przygotować nasze sprzęty, oklejamy tasiemką, numery, wszystko musi być cacy, żeby na pewno nas nie wyrzucili z zawodów. Jak było biegać na piątkę? Fajnie wczoraj? Pierwsza piątka. Pierwsza piątka, fajnie było, no. Fajne bieganie, polecasz sportowy tryb życia? Nie wiem, w sensie bieganie nie jest dla mnie, fajnie było się sprawdzić, ale... Dobra, Wojci, jak się biegało? Łapy. Luźno, luz w dupie, nie? Spacerek. Spacerek, dokładnie. Czuć ewidentnie napięcie wszędzie, w powietrzu, ludziach, nastrojach. Jutro idziemy na bitwę, na bój, stoczyć ją. Niczym Wikingowie, Rzymianie, Spartanie, starożytne cywilizacje, Majów, Inków. Będziemy się napierdalać. Czerwoni, dużo mniej jest osób, dużo mniej jest kozaków, dużo więcej jest leszczy. Nie będę ich obrażał. Nie jest ci zimno? Nie bądź się przeziębisz? Nie jest mi zimno, nie. Bo jestem Wikingiem. Taki jest mindset. Dokładnie. Chłopie. Burza to mój dom. To jest mój też. Stary. Jak wiesz, że już jest zimno, to jest zimno i koniec. Musimy sobie przygotować do strefy zmian 2 worki oraz rower. O ile rower nie jest jakoś bardzo skomplikowany, no i staramy się go tam jakoś ładnie przygotować, zostawiamy go w tej strefie zmian. Wolontariusze sprawdzają techniczni, czy wszystko dobrze działa, czy hamulce nam działają, to z workami już jest trochę trudniej. Worki mamy tylko i wyłącznie w strefach zmian. Dlatego musimy bardzo, ale to bardzo uważnie je przygotować, aby nam nic się nie pomyliło. Nie możemy pomieszać rzeczy, które będziemy chcieli mieć w strefie pomiędzy pływaniem a rowerem, a pomiędzy rowerem a bieganiem. Plastry na obtarcia tutaj, leki na sraczkę i tutaj. No co?
Wiemy, że to rozumiem. Nie wiemy, to czy rozumiemy się. Albo jedno i drugie. Jedno drugiego nie wyklucza przede wszystkim. My swoje zrobiliśmy. My robimy jutro. Przejmiemy pajeczkę spokojnie, rozjebiemy. Ale wiesz, cały. Ale nóżka ma być, nóżka, rączka, wszystko ma być. Oczywiście, że tak. Dacie radę, trzymajcie się panowie. Cześć. Sztywniutko, na razie. Sztywno, sztywno. Wsparcie ogólnie, dużo ludzi tutaj. Czuję się jak papież, jestem popularny. Ogólnie sportowcy się mnie pytają o rady, taka jest sprawa. Rozmawiam z nimi, rozpisuję im diety, suplementy, mówię jaki sprzęt, jakbyście chcieli też, wiecie. Wczoraj było 1000 zł, dzisiaj jest zniżka na 200. Pobudka przewidywana jakoś po 4:00. 4:30 myślę, że już muszą jeść jakieś lekkie śniadanko, żeby nie być pełnym na brzuszku. Ostatnią noc, tak naprawdę ta poprzednia była najważniejsza, bo podczas tej nocy bardzo często zawodnicy nie śpią, stresują się i tak dalej. Co ciekawe, przed zawodami na moim zegarku, na Garminie, mogłem sobie zobaczyć takie spajki stresu i dopadały mnie takie myśli, w których ewidentnie się stresowałem tym, czy uda mi się podołać temu zadaniu i można było to zobaczyć właśnie na takim timeline'ie dnia, gdzie miałem tętno podwyższone związane z, załóżmy, z jednym treningiem, z drugim treningiem i później nagle przed snem, kiedy się stresowałem, czy aby na pewno wszystko się uda. Budzimy się jutro, tak naprawdę nie zostało nam wiele godzin. Jakby zrobić szybką matematykę, to pewnie zaraz będzie 6 godzin, także jak 4 godziny wejdą w snu, to będę zadowolony. Start jest zaplanowany na godzinę 6:00, więc dosyć wcześnie, ale ze względu na dystanse, jakie są na pełnym dystansie Ironmana, to no, dlatego jest to tak wcześnie. Czwarta 4:00, lecimy. Przygotowujemy się, śniadanie i zdupcamy. Czuję kupę, wszystko się teraz będzie odzywało. W ogóle jakieś dziwne mięśnie teraz, których nigdy nie czułem, zaczynają mi się odzywać. Jak tam nastrój? Bardzo dobrze. Pogoda odporna. Forma jest. Oto dni wystarczyło. Zobaczymy. Dzięki wielkie. Taki myślę, ma najbardziej hardkorowy triathlon. Nie będzie wiatr, deszcz. Cieszę się. Będzie naprawdę prawdziwy Ironman. Będzie można się sprawdzić w końcu. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Zajebiście, powodzę. Ale pogoda spoko, nie? Na pływanko jest zajebista. Słabo wieje. Prąd jest, ale w naszą stronę wszystko się zgadza. Ale też tą stronę, więc będzie się lepiej spływało. Tak. Energia do pięknie. Kiedy wiatr wieje w oczy, wtedy można pokazać prawdziwy charakter. A nie jak stary. Teraz się trochę przestaje padać, bo to... I pamiętaj, twardy, jak będziesz na łodzi, to tak dodatkowo kamerą rób, nie? Tak no, znaliśmy. No i pryskaj, Czekaj, nie muszę się... Wojci konewkę twardemu, żeby lać. Na pływanie byłem taki nastawiony jak wiking idący w bój. Gdzieś tam był taki klimat jeszcze tej burzy, padającego deszczu. To czułem się, że robimy coś wspaniałego. Ej, pływanie na podmieszany deszcz raz na pełnej dystansie Ironmana zostało dzisiaj odwołane. Przekładamy start na godzinę 7:00 i ze strefy zmian rozpoczniecie rywalizację na rowerze. Martek, ogarniesz nam basen na wieczór? No, możemy ogarnąć. No. Dobra. Chłopie, ja jestem tak podekscytowany, wstałem pierwszy raz w życiu tak wcześnie, ty. Ja już piankę rano zakładałem, nie? Co, bo zaraz będzie źle, czy jak? No, są bardzo złe warunki, szykuje hardcore, nie? Fest. Jest to bardzo, bardzo po prostu powtarzam, jeszcze raz bardzo niebezpieczne. Też przed momentem odchodzili do nas ci, którzy znają zatokę, którzy pływają tutaj na niej. Widzieliśmy, że ratownicy sobie tam nie dawali nawet za bardzo rady na wodzie, także jak mieliby, załóżmy, nas tam wciągać, jak ktoś by się tam, nie wiem, podtapiał. Ile trajem wziął hajsu za treningi, a do pływania? Właśnie, właśnie. Tak miało być, nie tylko masę do żeby nie wyszło, że potrenuję. Dobra, słuchajcie, mam samolot na Malediwy właśnie. Przepłynie Szwecję. Ze Szwecji do Polski, a dzisiaj nam pomaga ogarnąć basen, żebyśmy zrobili Ironmana, a nie jakiś duatlon. Także będzie zaliczony. Zaliczymy. Oficjalnie będzie zaliczony. Trzeba będzie dobić po prostu na basenie. No, pójdziemy na basen i będzie dobrze. Takie rzeczy się zdarzają, no. To nie są zbrumuj rzeczy, na które ty masz wpływ i tak dalej. No tak. To nie jest tak, że chciał, tylko ten. No. Szkoda. Trzeba przyjąć na klatę i
tyle, nie? Ja nie ukrywam, byłem trochę zawiedziony. Sprawdzenie siebie samego, które mi gdzieś tam zniknęło. Start został przesunięty o godzinę, pływanie zostało oficjalnie odwołane. Teraz nie ukrywam, będą potrzebne ogromne nakłady sił mentalnych, aby się zmusić, żeby to przejechać, bo wiadomo, że człowiek sobie gdzieś tam z tyłu głowy mówi, że to nie jest pełny Ironman. No w sumie nie jest. Lecimy, wracamy na mindset wojowniczy i jest jak jest, lecimy. Trzy razy ciężej to będzie zrobić wszystko, naprawdę, bo głowa mówi, że to nie to samo, ale i tak będzie ultra ciężko, jak zacznie wiać, jak zerwie się burza. Dobrze. Numerak 1001 do 1100, zapraszam do swoich rowerów. Mamy dobrą wiadomość, na mecie. Na mecie oczywiście usłyszycie ten legendarny okrzyk. You are an Iron Man! Tyle samo cierpienia tak naprawdę będzie, ale dobra. Ekscytacja jest. Dobrze, bawimy się twardy. Chłodzonko, dasz radę. Dawaj, kurwa! Lecimy! Niesamowicie pizga. No i zaczął się wyścig. 180 km roweru, 42 km biegania oraz 3,8 km pływania. Nie byłoby to możliwe bez Was oraz bez moich kochanych sponsorów. W firmie New Balance, która dostarczała mi zawsze ciuszki, buciki, dzięki której pędziłem jak struś pędzi wiatr. W firmie Olimp oraz firmie Żywiec Zdrój. Numerek, proszę Państwa, na ścieżkę rowerową, zgodnie z przepisami ruchu. Górka się zaczyna. Zaczyna się zabawa. Pożyczy Pani parasolkę, co? Jest! Dobrze! Podłączamy linkę i jedziemy razem, co? Wszystko w porządku. Cieszę się. Pogoda dopisuje. Lekki deszczyk. Jeszcze nie wiedziałem, co będzie czekało mnie na trasie. Raczej byłem pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego. Na razie zajebiście. Ej, jest czarny? Jest czarny, cały czas za tobą. Zajebiście. A Jacka widziałeś gdzieś? Przed tobą. Dobrze, kurwa. Drużyna. Niech mi tego nie odbierze, sikałem w majtki, jestem strasznie z tego zadowolony, chciałem się poczuć jak zawodnik Tour de France, jedyny problem to był taki, że fiflok był na lewą stronę, przez co zawsze dostawała ta lewa noga,
i później w bucie. Ale to spoko, bo było ciepło, wiadomo, higiena, później się przymyło, ale byłem fajnie, zsiurałem z 7 albo 8 razy. Yes, yes, yes. To? Nie. 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 Ale chłop wiedział, że jest wycelowane w niego. Tak. Już lepszy aktor widzę. No, gwiazda. Początek trasy na rowerze nie był taki wymagający. Ja nie czułem tego zmęczenia. Noga podawała. 2 godziny za nami. Zabawy. 2 godziny 2 minuty. 55 km. Średnia, kurde, to jest to dużo na średnie. 146. Muszę zejść trochę. Wydaje mi się. Czasami sobie coś wstanie. Wciąż w dupę. I lecimy dalej. W ogóle najwyższa pora na bułeczkę. Zjem sobie jeden z takich ostatnich normalnych posiłków, powiedzmy sobie szczerze. Coś normalnego wrzucić do brzucha. Później już tylko żelki i żele. To chyba to najtrudniejsze podjeździ tutaj. Na dłuższy. Taka kurtka musi być bardzo przystająca i nawet lekkie jakieś tam zmarszczki na tej kurtce powodują, że może się ona zachowywać jak żagiel, który będzie nas spowalniał, a my tutaj walczymy o każdy watt. Postanowiłem, że sprawdzę, jak się jeździ bez tej kurtki, aczkolwiek no niestety naprawdę było gigantycznie zimno. Jednak zakładam. Nuta w plecy. No to męczy, bo bardzo ciężko jest minąć osobę przed tobą. Wiesz, że mi piasek wleciał pod kurtkę. Koszulkę i spływa do dupy. U mnie zaczyna się już zabawnie. A jak się czujesz tak, wiesz? Mój t-shirtik się podwinął, przez co miałem troszeczkę gołej dupki. I teraz jak jedziemy na rowerze i zbiera się ten syf cały z ziemi, to wlatywał mi na plecy, pod z pleców mi zsuwał ten piasek do rowu i z rowu dalej się tam rozdysponowywały te ziarenka piasku. Tutaj trochę pod jajo, tutaj trochę koło digidonga, no i nie ukrywam, jak się robi cały czas ten ruch nogami pedałowania, no ten piaseczek trochę tam zaczął uwierać. Aczkolwiek wiedziałem, że jeszcze jest do zrobienia połowa tej trasy i co, po prostu trzeba było jechać. A co nie zajebiście, co? Dobrze. Mega fajna zabawa, nie? Już czuję, że ci, których wyprzedziłem, zaczynają mnie doganiać czasami, ale noga podaje. Staram się, wiesz, racjonalnie siły, wiesz, sobie odpuszczać na ten maraton. Czarny jest niedaleko za mną, nie? Tak, blisko. Bardzo dobrze. A Jacek żyje? Nie wiem. Też możecie, wiesz, prosików ponagrywać coś, nie? Nagrywam. Zajebiście. Dobra. Ale ciebie. A, no to tak, to przede wszystkim. We'll be right back.
podczas jazdy 180-kilometrowej musisz pamiętać o tym, że warto jest niektóre mięśnie, niektóre nerwy poodprężać. Także stawałeś na rower, wypinałeś sobie dupkę do przodu, prostowałeś miednicę, odciążałeś nerwy. Teraz skórki fajnie było, co? Proszę? Skórki było fajnie. Tak, ale zaraz będzie pod górkę, nie? Ja pier... Na Ironmanie panuje zasada samodzielności. Polega ona na tym, że musimy sami sobie dawać radę. To znaczy, jeżeli zrobi nam się jakiś problem z dętką, to jesteśmy zobowiązani sami sobie to naprawić. Niekończąca się góra. Rudy, trzymaj linkę. Nie podkolujcie trochę. Na rowerze tak naprawdę największym problemem były plecy. Po godzinie mocno bolały, po dwóch godzinach no ciężko jest sobie przypomnieć, jak bolały. ...120 km za nami. Lecimy dalej. Niesamowite, że niektóre miejscowości zaczynają być ci znajome, niektórzy ludzie zaczynają być ci znajomi, tworzy się tutaj naprawdę ciekawa mikroświat, który jest swoją rzeczywistością na najbliższe 24 godziny. Rozmawiasz z mamą, nie rozmawiasz z tatą, rozmawiasz z samą sobą i mówisz do siebie albo do widza. Jedziemy k***a, idziemy k***a, teraz ostatni ta pierdolka. Tutaj już na ultra lidze. Wręcz serpentynki, wyzwaczki. Na trasie były trzy górki. Ogólnie nie spodziewałem się, że wyjdzie aż 1900 metrów przewyższenia, ale to te trzy górki stanowiły lwią część właśnie tych climbów. I co mogę powiedzieć? Pierwszej tak naprawdę nawet nie poczułem. Jadłem sobie bułkę, rozmawiałem sobie z fajną panią. Drugą górkę zrozumiałem na samym początku tej górki, że okej, dobra, to jest to miejsce, jest całkiem ciekawie. A za trzecim razem, na trzeciej pętli, jak już miałem podjeżdżać, zdecydowanie wyczekiwałem tej górki z lekkim orzechem w rajtuzach, bo rzeczywiście można się było jej wystraszyć. No i zajebiście. Dobra, muszę się strzykać. Siłam cały czas. I wydaje mi się, że to jest dobra oznaka. Jeżeli strzykam dużo, to znaczy, że się dobrze nawarnię. Kocham strzykać na rowerze. Ej, to jest moje nowe hobby. Ooooo, się zleje i ma od razu więcej energii. Było pod górkę, teraz z górki. Lecimy już. Ostatnie 30 km, proszę Państwa, jazda. No, k***a, liczę na doping, bo nie jest lekki. A kiedy byliśmy już przy 150, 160 km, każdy kilometr mijał. Myślałeś, że dużo więcej czasu minęło, a tu nie. Już daje się wyznaki. Trzeba oszczędzać ostatnie kilometry. To jest ten moment, kiedy można zjeść więcej. Na rowerze żołądek tak się nie męczy. Także przygotowujemy żołądek pod maraton. Ostatnie 20 kilosów.
czuję to w nogach. Przewyższenia były, wszystko zajebiście. Rower mnie postraszył kilka razy. Łańcuch ktoś tam chciał spadać, ale się udało. Także uważam, że wejdę na maraton w pełni sił. O. Super. Bawimy się. A jak wy się bawicie? Ja fenomenalnie. Uśmiechałem się tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałem już denerwować swojej drużyny. Chciałbym, aby myśleli, że mam jeszcze dużo sił i pokażę to. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że było całkowicie inaczej. Dobra. Dawaj, potem! Zimny ISO z rana, zrobiony jeszcze. Oddaję. Co ty? Biegłeś maraton, Rudy? Tutaj fajnie, w tej strefie transition się czuję tak jak na pikniku. Tutaj mógłbym sobie siedzieć. Powodzonka, powodzonka. Dzięki wielkie, stary. Teraz z górki, nie? To fajnie, ej, że się pogoda zmieniła. Chyba wiesz, że ja już bym wolał, żeby była taka, jaka była do tej pory. Teraz mogłoby padać nawet. No. Teraz gorące. Tak. Sikałem w majtki chyba kurwa z 8 razy, nie? Zajebiście. To nie jest dobry sport. Jestem jak ten, z Tour de France, panowie. Jestem prawdziwym sportowcem, dajcie mi się poczuć. To twoje. Ja byłem teraz w wakacji, nasmarowałem bazyliną. Czarny dojeżdża, a ja zajeżdżę. Czarny dojeżdża? Czarny to jest demon. Co bym zmienił, to bym trochę odpuścił na początku na przykład. Troszeczkę, 1 km na godzinę. No zadowolony jesteś z tempa? Tak. Ciężko było, naprawdę tam wiatr był taki. Ale zabawa, ale zajebiście. Naprawdę powiem wam, że jest na przednio. Czarny, jak się czarny czujesz? Myślałem, że Kuba jest dużo przede mną. Jak zobaczyłem go w strefie zmian, to się ucieszyłem i to był taki dla mnie trochę jakby wyjście z tego jakiegoś tam transu, czy tam bycia samemu ze sobą. Bałem sobie 3 km dodatkowe. Jak? Bo mnie skręcili na zjazd, jechałem na nim 1,5 km ponad i później się wracałem nawet. Może jeszcze za dupce ci buprowad. Albo później. Jak dupce i buprowad, to zaczniesz już naprawdę iść. Ale co, czujesz coś teraz, czy nie? Nie, stary, nic. Takie leki. Lekki takie. Ej, Rudy, zadzwoniłeś już na dupy? Są gotowe na wieczór, czy nie? Tak, tak. Dobrze, tak sobie myślałem, wrócę jeszcze na melanż pójdę, da. Jeszcze tak kozaczyłem z tym basenem. Czarny to trzeba będzie. To będzie trzeba będzie bardzo, bardzo to. Dobrze przemyśleć. Nie mogę się doczekać biegu. Siema Kasper, co tam? Wychodzi, idzie. Idzie. No. Kasperek. Spokojnie, gdzie się spieszy. Wiem, że trenerek się zaczął tam niepokoić, gdyż na strefie zmian poświęciliśmy chyba 20 minut czasu, aczkolwiek przyznam szczerze, że było to bardzo potrzebne. Ta strefa zmian była niebywale potrzebna, aby porozmawiać sobie z innymi zawodnikami, uświadomić sobie, że to nie tylko ty czujesz się tak, jakbyś miał się zaraz zesrać, tylko również są inne osoby i nie jest to obce dla nich uczucie. Także może i spędziłem za dużo w tej strefie zmian i przyszłe triatlony można by było zrobić inaczej, to jednak wiem, że bardzo dużo mi to dało, jeżeli chodzi o psychę. Dobra, trzymaj się, jesteś zajebisty, czarny. Serio, ciśnij tak jak jest, kur... Jada! Jada!
jak się biegnie pierwsze kroki. O kurwa. O kurwa. Nogi z baty? Nie, ciągnie. Czułem dziwne ciągnięcie na przykład w łydkach i w udach, co sugerowało, że tam może się pojawić skurcz. Biegniemy. No lecę, k***a. Lecimy. No spokojnie, spacerek. Brawo, brawo! Ogień! Lecimy. No. Lecimy. Mateczka. Pani, tutaj spokoja! No, siemanko. Jedziesz, k***a. No dobrze. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy, panowie. Dawaj. Jazda z k***mi, tak. Tyle, ile osób mnie dopingowało, przyszło ludzkie pojęcie, moje pojęcie. Naprawdę poczułem się, jakbym był jakąś niesamowitą gwiazdą triatlonową, bo jestem zresztą. Jazda! Lecimy, lecimy! Czułem się po tym rowerze, tak jakbym taką kulę ze śniegu wtaczał pod górę, która się robi coraz większa, coraz cięższa. Ale mam świadomość tego, jak dużo wysiłku włożyłem, żeby ją dotrulikać do pewnego momentu i że jak w tym momencie gdzieś zwątpię, poddam się cokolwiek, to ona mi się wyślizgnie i już jej nie robię. Robisz to, robisz to, robisz to! Jak już chcesz, to robisz! Całkiem spoko, ale kur... Jak miałbym być szczery, zajebista atmosfera, stary, mega, ludzie wspierają, całkowicie coś innego niż w Walencji, nie? Muszę sobie wybierać miejsca już, w których będę szedł, żeby nikt mnie nie widział, nie, na razie lecimy, lecimy. Tak sobie biegnę, nie wiem, myślę, minęły 2 km, fajnie się biegnie. Później patrzę na zegarek, to jest 600 metrów dopiero. Dziesiąty kilometr za nami, jeszcze 4. Ziomal ze mną biegnie cały czas. Jest to niesamowite. Spotkałem Matiego, którego widziałem już dzień wcześniej. Mati jest widzem i powiedział mi, że będzie mnie wspierał. Dla mnie to bardzo miłe. Od nikogo nie oczekuję, aby, nie wiem, siedział na deszczu i moknął i mnie kibicował. Dlatego byłem bardzo zadowolony. Aczkolwiek Mati nie tylko przyszedł, ale również zapytał się mnie, czy nie byłoby problemu, jakby sobie biegł obok mnie. I gdzieś tam za mną, tym tempem moim, mnie tam, powiedzmy, wspierał, dopingował. Dla mnie to przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie. Brzygać mi się chce. I to jest jedyny problem. Woda, woda. O, dzięki. Co ileśnaście kilometrów są rozstawione stoiska, na których stoją wolontariusze, którym bardzo serdecznie dziękuję. Byliście niesamowici. I oni nam podają właśnie izo, wodę, banana, jakiś żel, jakieś rzeczy, których nam może brakować. Spoko, ale problemy żołądkowe. Staram się jeść i pić, ile wlezie, ale malutko, żeby na granicy żygu, nie? No. Lecimy. Twardy. Zajebiście. Tak się mijamy z Antkiem od roweru cały czas. Wyprzedzamy się więc. Tak. Ale na bazę, co? Będzie pan lekka burza, musicie uważać, bo musi być nad piorunami. No to jak to już za późno, nie? Tak.
nie ma się przejmować w takim razie. Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me, bully boys, blow. Pogoda również podczas biegania była do dupy. Soon may the weatherman come to bring us ship. Zalewało totalnie buty, później na przykład słońce wychodziło na chwilę, prażyło, później znowu deszcz. Miałem moment, że minąłem się z Czarnym. Ja wiem, że Czarny to jest naprawdę twardy gościu. I pamiętam sytuację, w której zapytałem się go: Czarny, jak jest? I on powiedział: oh. I pokiwał głową. A ja wiem, że u niego to takie kiwnięcie głową to już naprawdę jest. Połóweczka zrobiona. Jeszcze połóweczka. A gdzie jest w sumie linia startu? Tam? Tam, gdzie na rozdzieleniu prawo stwierdza. Dobrze, ale trochę mi się żygać chce. Kuba wybiegał ze strefy uśmiechnięty. Uśmiechałem się tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałem już denerwować swojej drużyny. Na bieganku tempo na razie rozkłada się 6.10, 6.30. Przewidywane tempo ukończenia tego dystansu całego to jest 4.26.51. Sam maraton, który biegł, kończył jakoś 4.15, więc jeżeli pobiegnie poniżej 4.30, to będzie naprawdę dobry wynik. Co będzie? Zobaczymy. Ważne, żeby po prostu to ukończył i będziemy naprawdę szczęśliwi. Z jednej strony bolą cię nogi, ale jak się zatrzymujesz, to bolą cię w trochę inny sposób. Jest trochę wygodniej, ale i nie do końca, bo wiesz, że będziesz musiał się męczyć jeszcze dłużej. Także starasz się wejść w jakiś taki trans i po prostu podążać krok za krokiem. Jest źle. Nie będę kłamał. Jest ale cisnę. Też radę, zjadźmy się. Dobrze, z widzami lecę. No zajebiście jest. Doszedł do nas kolejny widz i biegliśmy już tak naprawdę w trzyosobowej grupie. Dla mnie to jest naprawdę niebywałe i zapamiętam to sobie do końca życia, że można mieć mam najlepszych widzów. Elo. Czegoś takiego to jeszcze twardy nigdy nie czułem, nie? Dobrze jest. Nigdy przy nigdy nie było. Dzięki, dziękuję. Nie, nie. Dzięki. Zajebiście. Niesamowicie. Mój cel to jest zrobić maraton lepszy niż Bodzio, ale ja jestem po 180 km roweru. Oj, twardy jest, ultra ciężki, już w ogóle nie nagrywam na GoPro, w sensie stary. Nic nie dzieje. Nie wytłumaczę. Nie to. Jeżeli martwisz się, czy uda ci się ten challenge dokończyć, to nagrywanie niestety przechodzi na dalszy plan. Dlatego ja też ostrzegłem moich operatorów, że wy musicie przejąć tą pałeczkę i właśnie nagrywać, podejść, zapytać się mnie o coś. Jeżeli ja będę trochę oschły albo nie będę chciał rozmawiać, to nie dlatego, że jestem tylko po prostu dlatego, że gdzieś tam cierpię, prawda? Dalej, Mati, świetnie ci idzie. Jeszcze troszeczkę. Pomalutku. Dążymy, pomaluteńko. Ostatni? Prawie? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Elegancko, masz dużo siły. Lecisz. Pytanie, czy się zmieszczę w czasie. Zmieścisz, dasz radę. A kto kojarzy, kto zna? Paczka wariatka! Dziękuję, dziękuję. Stary, to co widzowie zrobili tutaj, stary, to jest popierdolenie. Świetnie było. Stary, to całkowicie inny vibe. Dzięki. 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 Oh,
zrobiliście. Słuchajcie, jesteście niesamowici. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że kibicowaliście. Nie dociera do mnie, jaka to była wielka skala tego dopingu. Nie spodziewałem się. Robiłem maraton w Walencji, ale to, co tutaj się wydarzyło w Polsce, to było całkowicie co innego. Chciałbym podziękować organizatorom, wolontariuszom, którzy mokli w deszczu, żeby to wydarzenie mogło się odbyć. No i wam, prawda, za doping. To jest niebywałe. Dziękuję wam bardzo, naprawdę. Zapomniałem wam podziękować. To nie tak, że was nienawidzę. Ja wiem. Ogarnięty jest od 21. No, musimy jeszcze... Zastanawiam się mocno. Jakbyś tak samo będzie mówił, bo... Normalnie, ja 100%. Dla mnie to nie będzie w ogóle żaden wyczyn. Dobra. Nie ma co się zastanawiać, to jest tylko 4 km, stary. 3800. Ten ziomal przebiegł cały maraton. Obok, tak, jeszcze obok robił dłuższe trasy. Ile zrobiłeś kilosów ty? Ja chyba 30 coś. Ty, my biegliśmy z 200 metrów i ale tak. Dłużej, nie? Siemaneczko, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki, ten Jarek, kocham cię. Zregenerujesz się, ale chodź, zrobimy pływanie. Dobra, dobra, robimy. Jeszcze pływanko. Robimy, lecimy tam. No, lecimy. Póki jest endorfina. Tak, lecimy, lecimy. Ta, lecimy. No. Co tam, jakieś foteczki ktoś chce? No to dawajcie, porobimy. Porobiliśmy foteczki z widzami, aczkolwiek musieliśmy ruszać jak najszybciej, aby zdążyć na basen. Chciałem ukończyć to wszystko w 16 godzinach, aby nikt mi później nie powiedział, że nie dałem rady tego zrobić. Fajnie, jak zrobisz teraz, jest o wiele ciężej niż jakbyś zaczął. Tak, bo na początku to jest sam mówię, że to jest za darmo. I jakby tak jest. No. Ja ci będę robił fale jeszcze. Będziemy makaronami, ja na sapie będę obok płynął. Dobra. Dobrze, proszę państwa, minęło gdzieś tak ile? Z godzinka? Max godzinka, nie? Niecała, niecała, dobra. Wróciliśmy do hotelu i no, będę chciał sobie dokończyć. No niestety warunki pogodowe nie pozwoliły. Oczywiście nie mam żadnych pretensji, jak mógłbym mieć, to jest natura, kocham naturę, ale chciałbym dla siebie już docisnąć to, także w odwrotnej kolejności idziemy zrobić sobie pływanko. Ja chcę dzisiaj siąść z Czarnym. W ogóle panowie jeszcze, operatorka, k***a, siądziemy sobie, pogadamy, co? Znaczy, chcę podziękować. Opierdol, k***a. Co wy odpierdol, k***a? Nie, kurwa, byliście w Zelikowie. Kamera do góry, k***a. 3,8 km. Cyk. Po bieganiu i po rowerze całkiem inne jest odczucie. Dzięki Bogu, że jak pływamy w piance, to nie trzeba aż tak dużo używać tych nóg, abyśmy byli jak najbardziej wyporni. Te nogi się ciągną pod wodą. Nie jest to za dobre, ale naprawdę miałem już ogromne skurcze w tych nogach, dlatego lekkie podkopywanie musiało mi wystarczyć. W sensie dla wszystkich? Tak, ale to... Dawaj, czekaj. Ja to jest... Dawaj. Jaca! Dawaj, 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 dawaj! Godzina mija. Jak dopłynie, ma godzinę. Yes. Brawo. 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 Teraz oficjalnie. You are Iron Man. Yeah. Ja jestem jedynym gościem, który skończył. Dobra. Dzięki. Teraz podziękuję drużynie. Dziękuję bardzo drużynie. Dzięki, serio. Dobra, czas się zrzekać i na pizzę. I na wódeczkę? Nie, piweczko. Zajebiście. Dobra, podsumowując, piękny był to wyjazd. Piękni ludzie, niesamowite emocje. Udało się zwieńczyć serię 100 dni. I to dzięki wam. I również dzięki wam.
Dobra, lecimy, chodźcie. Co to była za przygoda? 100 dni, trudny challenge. Gdybym od początku wiedział, jak trudny, to możliwe, że nawet bym się go nie podjął. Projekt 100 dni do Ironmana to była niesamowita przygoda, pokazująca nam, że my i nasze ciała są zdolne do robienia niesamowitych rzeczy. Osiągnięty cel to jedno, ale cała przygoda, niesamowici ludzie, piękny, ciepły, triatlonowy vibe, możliwość codziennej rywalizacji ze swoją głową, to były rzeczy, które najlepiej wspominam. Możliwość rozwijania się oraz stawania się lepszym człowiekiem to coś, co prowadzi mnie przez życie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to prawdopodobne, że spodobał Ci się ten materiał. Dlatego zachęcam, abyś również Ty się sprawdził. Widzimy się na mecie. Kisses.